Cześć, witajcie. Dzisiaj mam wam do pokazania bitwę na VC3001H. Jest to czołg ciężki tieru 5 w drzewku niemieckim. Jak widzicie, mam losowanie całkiem niezłe. A może niekoniecznie. Znaczy niezłe, no są siódemki, ale tylko dwie, kilka szóstek i parę piątek, więc zawsze mogą być gorzej, mogą być więcej siódemek. Chyba że jeszcze mamy jedną siódemkę więcej niż drużyna przeciwna. Tam topowym pojazdem jest Arta, a nie wiem, czy pamiętacie, jak to w WG się gdzieś tam rozpisywało, że nie może być tak i nie będzie tak, że Arta będzie topowym pojazdem, a jednak jest. Mapa Prochorowka w trybie spotkaniowym. Drużyny są dość podobne, są różnicą, że tam mamy właśnie, ta Arta jest zielona na topie, natomiast u mnie jest zielona i zielona piątka, no i ja niebieski również w piątotyrowym pojeździe. Wiadomo, że Arta na Prochorowce jest bardzo groźna. VC3001H, co mogę o tym pojeździe powiedzieć? Niewiele, mam go od niedawna. Kupiłem sobie, żeby kiedyś tam w przyszłości zrobić sobie na niej żarówkę. I tak grając po prostu od czasu do czasu, więc na razie za mało bitew jeszcze na niej rozegrałem, żeby ją jakoś szczegółowo omówić. Natomiast niewątpliwym plusem, jaki... Oczywiście tu żarówki, tu załoga chyba nawet nie ma jeszcze 100%, nie chcę kłamać. Ale powiem wam, że bardzo podoba mi się działo, które tutaj dysponuję. On ma wiele dział, ja sobie wybrałem następujące, które widzicie. Mamy 135 uszkodzeń i 157 penetracji na piątym tierze. Na pociskach zwykłych to jest bardzo dużo, a na pociskach premiumowych to jest 221 penetracji. No, działo ma rewelacyjne parametry, dlatego włożę aż 15 pocisków premium, na zasadzie, że jeżeli będzie jakieś twardy kolo chciał grać mi na pancerz w siódmym tierze, no to wtedy może się zdziwić. Podjechałem, ponieważ jest to spotkaniówka, to postanowiłem, że podjadę trochę jak med mimo wszystko, czyli na górkę, zwłaszcza, że to jest dość kluczowa pozycja w trybie spotkaniowym. Już dwa nasze czołgi padły. Wykorzystując krzaki strzelałem tam do tego kawuka. Nie mam żarówki, więc nie wiem, kiedy będę się świecił, dlatego gra się trochę mniej w mniejszym stresie. No, jest takie bezstresowe granie, no bo nie boicie się, już się wyświeciłem czy nie wyświeciłem. Tak, po prostu gracie bardziej na takie YOLO. Jest 1 do 3. Nie, widzę, że tutaj wróg za bardzo nie przyjechał, co jeszcze widać, bo na minimapie mają spore siły na linii 2. Dlatego trochę przypuszczowałem. Przebijam fałkę. Tutaj niechcący przełączyłem na pociski premium, raczej tego nie planowałem, żeby strzelać do piątotierowej stokowej fałki z pocisków premium. Z powrotem wróciłem do pocisku zwykłego, nawet z tego premiowego się dignąłem. Nie wiem jak, ale się dignąłem. 4 do 4, Tok płacze, że na wrogie artylerię. No, trudno się dziwić, że w tak wielkie cele arty strzelają, zwłaszcza na takiej mapie. 5 do 4 i zobaczcie, ja piątym tierem zrobiłem sobie dość duży push. Dość duży, bardzo duży push tak naprawdę, jak na piątkę, a topowy czołg ciężki is snajpi sobie z górki. Ma już 3 fragi, więc chwała dla niego, bo coś robi. Ale jest to pewna specyfika gry inna, nie, co o tym sądzicie? Jak ktoś lubi puszować, to puszuje we wszystkim, nawet w sytuacjach, kiedy nie powinien. A jak ktoś lubi stać gdzieś z tyłu i kampić, to też będzie kampił we wszystkim. Strzelam sobie po Hellcacie, on w ogóle mnie ignoruje. Nie to, żebym płakał z tego powodu. Teraz się tam staranowali razem z PZ-em. Trudno. 8 do 5. Piątka z bardzo słabą załogą. Spokojny, ciśnie sobie dalej. A co tam? 10 do 5. Turlamy się. Jest wroga artyleria. Teraz przyjąłem potężne buły zewsząd. Zostało mi 17 hapeków. Trochę mało. No ale cóż. Klikam tutaj na... gdzie są wrogowie. Tutaj chciałem napisać, że drogi przyjacielu, wisię, że mógłbyś podjechać i mi pomóc, bowiem twa pomoc na dłoń bardzo przydałaby mi się w tej sytuacji. Czy jakoś tak? Nie. Mam nadzieję, że skumaliście, o co chodzi.
na angielskim grałem w karty, mogę nie pamiętać pewnych rzeczy. 13 do 5. Bawię się teraz w świecika, czołgiem ciężkim, a co tam, można wszystko robić. A że mam duży zapas HP, nie mam żarówki, to tym bardziej bezstresowe granie. Jest wielki tok. Strzelamy sobie, jeszcze żeby dobić jakieś obrażonka. Teraz niestety nie trafiłem, ale miałem prawo, no jeżeli załoga nawet nie miała 100%, no to wszystko się może zdarzyć. No już tok jest tak naprawdę teraz mięsem armatnim, a nawet taką parówką armatnią, no i umiera i mamy stan 15 do 5, wygrywamy bitwę, zobaczmy screeny. A screeny końcowe wyglądają następująco, za bitwę tą dostałem odznakę mistrzowską asa pancernego oraz high caliber i ze względu na to, że wpadła MK, to z kronikarskiego obowiązku pierwszą MK wam pokazuję. 1874 obrażenia oraz 1625 po spocie czy ogólnie po asyście przy losowaniu na 7 tiery. Dało nam plus 1 frag, 1258 czystego expa, co wystarczyło na MK. Jeśli chodzi o obrażenia w mojej drużynie, to najśmieszniejsze jest to, że śmieszna piąteczka miała topowy wynik. A jakże. I do tego jeszcze zobaczcie. 21 strzałów oddanych, 18 trafionych, 15 z przebiciem. Tutaj macie obrażenia, 1874, ponad 300 na dystansie większym 300 metrów. 70 obrażeń zablokowanych przez pancerz, 6 przeciwników wyspotowanych, czyli całkiem niezły spotter ze mnie. Przejechane prawie 1,5 km, po asyście 1625, zarobiłem 44 tysiące i ze wszystkimi bonusami 6604 expa. Bitwa trwała 5,50, chyba całkiem szybko jak na wolny czołg ciężki tieru 5. Dobra, to tyle jeśli chodzi ode mnie i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!